Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Rayman 3 Hodlum Havoc, więc tak. To tylko gra komputerowa. Cicho być, Globox. Więc tak, skończyliśmy tutaj i ogólnie to jest moja druga próba nagrania tego, bo pierwsza to obraz się skrzanił, tak ładnie mówiąc. Żeby nie powiedzieć brzydko i nie zrąbać mojego imidżu na YouTubie. Czyli gościa, który na SP-ach nie przeklina. Żeby nie było dramy. No i co, no będziemy sobie to dzisiaj dalej przechodzić. Mam nadzieję, że ukończę poziom w miarę szybko. I że niczego nie zapomnę. Ha! Dobra, jeszcze jeden tutaj ten robocik. Jezu, jak się wystraszyłem. Zapomniałem, że jeszcze ten jeden jest. Kurde, ej, ale na serio się wystraszyłem. Dobra. Myk. I to jest jedna sekcja, gdzie w grze możemy pływać. Jakby. Nigdzie indziej w grze nie możemy już pływać, tylko po prostu giniemy od wody. No i dlatego sądzę, że Rayman 3 powinien zostać zhakowany, zmodowany, żeby można było na przykład przenieść planszę z Raymana 2 na silnik Raymana 3, to było zarąbiste. Po drugie, ludzie by mogli robić swoje własne tłumaczenie, to znaczy jakby znał się jakiś but, któremu by nie pasował tłumaczenie, to niech sam sobie zrobi tłumaczenie, mu się coś nie podoba. Po drugie, no, ja drugi raz nagrywam, to się nie liczą już klatki, więc to, przepraszam za to. Ale to zbytnio nie jest moja wina. No i tak. Oraz można by wtedy też odkryć jakiś... Rayman, musisz coś wiedzieć. Może nie jestem zbyt odważny, ale kiedy się boję, nie boję się o siebie. Jakie to piękne! Nie no, panowie, bo się wzruszę! Piękne to. Ale ja sądzę, że bądź co bądź i tak, on tylko tak mówi, żeby tylko, wiecie, tak usprawiedliwić swoją cykorowatość. Bo wiecie, winny się tłumaczy. Ale tak. Oraz, patrzcie, bo na przykład Gothic został zmodowany i wiele, nie dość, że tych rzeczy usuniętych zostało odkrytych, to jeszcze po prostu 1500-1900 rzeczy zostało wprowadzonych. Nawet Gothic 2 bodajże został przeniesiony na silnik DirectX 10 albo 9, co wygląda niesamowicie. Dlatego też sądzę, że Rayman 3 powinien zostać skakowany, żeby coś takiego było możliwe i żeby Rayman 3 jeszcze lepiej wyglądał. Na właśnie nowym silniku graficznym. Dobra. To już jest chyba wszystko stąd i lecimy tutaj. I to jest King Bob Bomb z tego. Super Mario 64DS. Z wersji Yoshiego. Jego taktyka jest bardzo prosta. Nawalcie w jeden bok i potem uderzacie w drugi. To jest bardzo proste. I chyba niezbyt trudne. Siema, Globox. Co ty robisz? Co ty ćpałeś, Globox? Ale te bańki są bardzo fajne, bo można się na nich odbijać. O, można coś takiego zrobić, żeby się odbić na obydwu. Hello. Lecę, będę tresować komika. Te dźwięki są epickie. I można mieć wiele frajdy z naśladowania ich. Okej, będziemy zbierać tutaj sobie te kryształki, bo na środku, na tej statule jest zielony kryształek, ale jego chcę w miarę możliwości ostatniego zebrać.
No serio, zbieranie tych kryształów to jest... ból w pupce. No, przynajmniej zebrałem jeden. Tyle dobrego. Uda mi się? Dupa, nie uda mi się. A jeszcze tu jest jeszcze jeden. No i dobra, zebraliśmy. 3000 przynajmniej mamy punktów. I dobra, lecimy teraz tutaj. Otworzymy sobie tam przejście. I zaraz będę cicho, bo będzie jeden z najlepszych muzyczek, wait what, w grze. Ostrzegam, nie prowokujcie mnie! Tak, to jest jeden z najlepszych traczków i jeden z moich ulubionych traczków z tej gry. To mogę przyznać. On jest najlepszy, jest najbardziej epicki i nie wiem co jeszcze. Po prostu ja go uwielbiam. Prawie tak samo jak Live and Learn z Sonic Adventure 2. Jakby ktoś zrobił metalową wersję tego, albo rockową, to uja, pierdziu. Album słuchał. Dobła. Ja sobie tutaj tak pochodzę. Rozwalam świnki. Na serio, ja jak byłem mały, to takie... Gdzie ja postawiłem auto? Nie mam pojęcia. To takie... Przeskoczenie kamery zajmowało troszeczkę dłużej. I ja myślałem, że gra się, wiecie, zawiesiła, softlockowała. No i często restartowałem grę. Ale się okazało, że to po prostu komputer nie ogarniał czegoś takiego. Mój stary komputer. Ło, 100%! Wcześniej mi się nie udało. Czyli jest bardzo dobrze. Dobra, postaram się to jak najszybciej zrobić, te poziomy. Żeby było fajnie. Bo... I wesołych świąt wam życzę, bo dziś są święta, jak wy to oglądacie. Jak ja to nagrywam, to nie ma jeszcze święta, ale jak wy to oglądacie, to są święta. Więc wszystkich życzę wesołych świąt. Możecie się pochwalić, co dostaliście na święta w komentarzach. Domyślam się, co dostał Capybar. I jeżeli dostałeś to, o czym obydwoje myślimy, że dostałeś, to gratuluję. Zazdroszczę wręcz. Jeżeli to jest to, o czym myślę. I ty dobrze wiesz, o czym ja myślę. Kurczę, blaszka, Rayman! Widziałeś, jakie to wielkie? Niesamowite! Mogliby się szarpnąć na windę. Co, mam popylać na piechnę? No to jest prawda. Właściwie to Globox teraz powiedział same prawdy, bo... po pierwsze, jest to w cholerę wielkie. Po drugie, no windy nie dali. Dobra, teraz to pozbieramy. Tak, wiem, że później będzie tu kostium i będę mógł to pozbierać z kostiumem, gdzie będzie więcej punktów i często będę miał 100%, ale... szczerze, nie chcę mi się... czekać. To jest po prostu takie... Nie mogę się oprzeć. Okej. Okay. I teraz lecimy sobie tutaj. Bo tu będziemy mały element platformowy. I teraz powinien być Murphy z przeprosinami. Przepraszam za dość nudny. Dość nudną sekcję platformową. I tak, te. Nie wiem, obeliski, piedestały. Działają tak, że jak. Tylko je dotkniemy, to zaczynałem opadać. Co jest dosyć śmieszne. Lecę. Będę głosował za. Zaki. I te schody, jak widzieliście na początku, dosyć są mindfuckowe. Szczerze. No ale no cóż. No i teraz musimy iść na samą górę. Prawie taki, wiecie, Icy Tower. Prawie że. Tylko że nie.
No i musimy tam dotrzeć tylko po to, żeby uratować jednego z zamkniętych w klatce Tinsinów. Tak będę je nazwał, Tinsiny, chociaż oficjalne tłumaczenie mówi same głupoty, że tak powiem. Tak samo jak liczba mnoga dla lumów. To też jest same głupoty. Hop. Spotkamy się na dole. Na dole. No, byłem pierwszy. I nie masz wymodelowanej spodu głowy. Jeden z moich braci nadal jest w niewoli. Uratuj go, a wpuścimy cię do naszego świata. I od zawsze praktycznie się zastanawiałem, o co chodzi z tym naszego świata. W sensie, że nie wiem, świat umarłych? Coś w tym stylu? Ha, udało mi się. Znaczy wiem, że to powinno być... Właściwie wszystkie kryształki tutaj powinny być zebrane z power-upem, ale... Nie chce mi się! Bo jestem leniem śmierdzącym. Dlatego mi się nie chce. To jest chyba trochę przyspieszone. Może mi się zdać, ale wydaje mi się, że to jest trochę przyspieszone. Ta muzyka... Śliwki. Wiesz co, chyba zrobię kiedyś jakiś challenge z Raymanem jedynką, że za każdą śmierć albo za każde moje przekleństwo będę jadł jedną śliwkę. Albo jeden gres śliwki biorę. A na serio, nie lubię śliwek. Jestem uczulony na śliwki. Wszyscy to wiedzą. Tu jest jeden. Czemu ci się odturlała śliweczko? Kra. Dziękuję. Teraz będzie cutscene. Kamieni cutscene. Go. Nie masz wymodelowanego spodu głowy. Go. Jaka synchronizacja? I nie mów mi, że się nie znam, bo się znam, co nie? Nieźle powiedziane, co? No, stary, no kurde, wręcz się czuję obrażony. Bo ja to miał być pocisk. I tam, i na tamtą stronę już nie możecie wrócić. Tak BTW. Więc może trochę zrympam poliłem, ale dobra. W każdym razie, możecie chyba za pomocą glitchy, ale nie wiem, czy to w tym poziomie działa, ten glitch, o którym myślę. Czyli z prawie z wystrzelaniem w powietrze, albo z wall jumpem, że tak to mogę nazwać, w sensie, że podejdziecie do ściany i zamiast na dół, to lecicie w górę. Więc na tamtą drugą stronę już nie możecie wrócić, chociaż. Nie, nie da się. No cóż, ale jaja. Więc cóż, ale jaja i ich tutaj rozwalam. W każdym razie przeciwnicy tutaj są świetni, mogą sami siebie zranić. I to jest mądrze pomyślane, nie jak w Ratchet & Clank'u, że nie mogą się zranić. To znaczy nie, w Ratchet & Clank'u też się mogą zranić. Gdzie się to nie mogli zranić? A, w Sonic'u. Więc tutaj przyznaję, że Sonic tutaj jest minusem. No serio, czasami można, można tego, kto chroni magik, zabić wcześniej, niż ten magik się pojawia. To jest dosyć śmiesznym glitchem i może nie dostajecie paru punktów, nie dostajecie tych 250 punktów za niego, ale przynajmniej oszczędzacie sobie czasu troszeczkę. Dobra, tutaj guziczek rozwalamy. I czy tu jest jakiś secret? Chyba nie. Ale zobacz tam. Ja myślałem, że mi się nie uda już. A czy mi się uda tak zrobić? A patrzcie, Rayman. A jak wycelujecie jakimś cudem w siebie, to wam to nie zabiera życia. Takie małe info. Nie wiem, ciekawostka, o.
I tak nie możemy stąd uciec, bo zaraz będziemy się ścigać na minibucie. I znowu mamy Ice Towera. O, nie! Uff. Tak zlamić. Tylko ja potrafię. Teraz musimy uważać na te bomby. Na te potki z Minecrafta, które lecą. No ale cóż. No i YouTube schrzanił mój odcinek z Spyro, który widzieliście w poniedziałek chyba. Poniedziałek chyba, no cóż, no zdarza się. Tu. No ale no cóż, no świat się na tym nie kończy, no przecież mogę go zreuploadować po prostu. Dobra. I teraz załatwiam nam tutaj naszych przeciwników. Chciałem znowu mieć tą synchronizację. No i od razu odpaliłem minibuta. Żeby było fajnie. Tam się jeden zgliczował chyba. No i tak, zgliczowałem to i teraz nie macie muzyki minibuta, więc to jest bardzo fajne. Bo mnie na troszeczkę rozprasza. I ogólnie w wersji HD i z tego co widziałem, to u niektórych też się to zdarzało w normalnej wersji. But ten drugi znikał tutaj, gdyż na przykład u mnie tak było, że no w tej ostatniej sekcji, gdzie trzeba jechać tym butem, to zaraz wam to pokażę, bo to jest na serio niedługo. I strasznie nie wiem co się dzieje właściwie, że... A dobra, nie ten przycisk naciskałem. Że but, wiecie, wjeżdżał do właśnie rogu i tak w ten róg cały czas wjechał i po prostu wyleciał ze świata i... no i zawsze jeździłem tam, gdzie Rayman się patrzył, no i tego buta tam nie było. Co nie było fajne dosyć. Jest, już się bałem, że znowu, że tym razem mi się stało w tej najlepszej wersji. Bo jeszcze oczywiście jest wersja na PS2, ale szczerze powiedziawszy grałem w nią chyba tylko raz i tyle. Później. No, jest, za pierwszym razem się udało. I znam co nie daje, ale teraz możemy tutaj sobie przejść, iść tam, gdzie mamy iść. Tak, tak, no właśnie. Tutaj jakieś tinsiny są i z tego co mi powiedziała Ania, z tego co pamiętam, tak, Ania. Masz szczęście, że masz imię, które lubię, to przynajmniej umiem to zapamiętać. O, teraz się zacznie. To jest taki miniboss. I właśnie użytkowniczka o imieniu Ania powiedziała mi, że te tinsiny w lodzie, które widzieliśmy w poprzednim odcinku, mogą być jakimś coś w stylu koncept artów dotyczących poziomów lub wczesnymi modelami lub po prostu jakimś easter eggiem. Więc dziękuję ci za wyjaśnienie tego. Już się podziękowałem w komentarzu, ale tak też chciałem na odcinku, żeby też ludzie wiedzieli skąd to wiem. No i czasami możecie mieć coś takiego chamskiego, że po prostu wam zostaje jeden pasek życia jego. Tego minibossa. I on się jeszcze parę razy pojawia i on jest bardzo wnerwiający. Dziękuję za uwagę. Już sobie idziemy. Kamera! Nadążaj za mną. Bo jestem prędki hopok, więc za mną nadążaj. 81%, czyli jednak coś pominąłem, albo to przez te kryształki, które nie zebrałem, że tak powiem, we właściwy sposób. Dobra. Przestań wcinać gluty z nosa! Klej krzyżowy to tam nie jest! No, niestety. I tak, teraz będzie miniboss i teraz, czekajcie, o właśnie. Z tym będziemy walczyć. Czekajcie.
O właśnie. Cheer, ja cię w mordę, stary! Latam! Ale moc! Ej, tej animacji nigdy nie widziałem. A to pewnie dlatego, że od razu pewnie tam latywałem. Dlatego. Dobra, ten już poszedł. Jest pewien glitch, który pozwala wam wejść tam, gdzie on łaził sobie. Nie, nie ma tam za dużo do roboty, ale zawsze coś. I to jest jedna sekcja, gdzie praktycznie nurkujemy. I to jest druga rzecz, dlaczego Rayman 3 powinien zostać zhakowany, żeby nowe rzeczy pojawić. Po pierwsze dlatego, że jest większa możliwość na to, że jakby zrobić haki o jakichś postaciach, to miałoby więcej możliwości na customowe ruchy. I dodatkowo mapy mogłyby być importowane na przykład z Raymana 2, bo można po prostu wytyczyć trasę dla Raymana, gdzie on by mógł sobie pływać. To było epickie, bo przecież i tak w Raymanie 2 jest tylko bodajże chyba jeden poziom, w którym można nurkować. Nie, przepraszam, dwa. A to chyba by nie było jakoś, wiecie, problematyczne dla hakerów. To jest laserek, który niezbyt lubię, on niezbyt lubi mnie. No właśnie. Więc trzeba go mieć właśnie dual barrel roll. A propos dual barrel roll, to chyba kiedyś zrobię let's play ze Star Foxa. 64, bo 64, ale zawsze coś chyba. Chociaż chyba też Star Fox wyszedł na SNES-a, więc mogę spokojnie to zrobić też, te pierwsze dwa Star Foxy bodajże. A z tym najnowszym, co ma wyjść, a nie wychodzi, to może być różnie. No i praktycznie on się sam zabija, bo jego sprzymierzeniec go niszczy. Z małym opóźnieniem, bo z małym opóźnieniem, ale zawsze coś. Ha. No i to jest taka mała dosyć inteligencja, że nie może w nas ten pocisk trafić. Pozdro dla programisty, który zaprogramował ten pocisk. Znaczy nie mówię o programisty z Ubisoft, który go zaprogramował, tylko że będzie taki wyimaginowany programista z od Mroklumu, który musiał w nim zaprogramować tę sztuczną inteligencję. No i pokonaliśmy tego bossa. Jest fajnie. Teraz pozbieram sobie tutaj kryształy, żeby było fajnie. I będzie fajnie, tak? Tak, no właśnie. Mam nadzieję, że będzie fajnie, bo jak nie będzie fajnie, to... No co, będzie mi smutno, że nie jest fajnie. No, kurde, przez przypadek spację nacisnąłem. Ale mam nadzieję, że wszystko się nagra, bo będę naprawdę zły. Jeżeli by choćby nawet głos się nie nagrał, to... jestem szczęśliwy, bo zawsze to mogę zrobić post komentary, albo po prostu dawać wam gameplay. No i dobra, wyskakujemy stąd. Już prosta droga do lekarza. No, mów to. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Ja nie mogę, ale Lizus. No. Dobra, chodź Lizus. Idę. Chodź Lizus. Hono. No i 100%, dziękuję bardzo. No i okej. Okay. Teraz będzie fajnie. Musimy się posługiwać naszą rakietą. Co nie jest dosyć trudne, abym powiedział, że wręcz dość proste. Trzeba tylko zapamiętać, gdzie oni się ukrywają. Właściwie cała. No właśnie. Kurde, chciałem w sekret trafić, bo tam już nie ma sekretu z tyłu, aczkolwiek jest właśnie sekret tutaj, który odkryłem dosłownie na tej mojej pierwszej próbie nagrania. Nie wiedziałem o tym sekrecie nigdy w życiu. A tak sobie po prostu celowałem w sufit i o, sekret, ale jaja. No i mamy tutaj jakąś rzecz fajną. I oczywiście Rayman, nie no, mi tutaj zawał. Uhuhuhuhu.
ile punktów. Ale dobra, teraz sobie pójdziemy do tego lekarza. No i myk! O nie, ja tam nie wracam, ten doktorek to jakiś schizol! Rayman, czekaj! Kurna, stary, ale trzęsawka. A po co ja tyle piłem? Spoko, żartuję. Fumfel po fachu wyjaśnił mi fazę, kurna. Podobno wszamałeś czarnego kudrzaka. Niezła wtopa. Widzisz, czarne kudrzaki rozmnażają się jak porypane. No mówię ci, głowa mała. No nic, trzeba by ci coś zarzucić, rozumiesz, żeby mnie bolała, nie? Niezły pomysł, co? Fajnie. Kurna, stary, nic z tego. Skubany podczepił ci się pod mózg. A ja widzisz, nie wiem, gdzie to jest. Ale znam kolesia, którego znajdzie. Mówię ci, kozak, spec, że nie ma przebacz. No nic, padam. Muszę podlać roślinki. No i dobra, jedziemy z tym koksem, teraz poziom bonusowy. I mówię wam, ten doktorek jest moim ulubionym. To jest mój ulubiony doktorek hippies. Poczułem w nim, wiecie, moją bratnią duszę, bo... Ja, hippiesi to fajni ludzie. Jeśli... Można się z nimi dogadać, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Ale no cóż. No kurde, no! Jak ja mogłem nie trafić? Wow. Zapomniałem, że każdy przycisk tutaj sprawia, że skacze. Co nie jest fajne, przyznam. Jest to dosyć... komplikujące wszystko inne. Nie powiem, że nie. No ale cóż, no żyje się dalej, gra się dalej. Jak widzicie, są tutaj trzy trasy i na serio próbuję teraz jakiś mądry komentarz wykrzesić ze mnie, ale no... Nie da się. Nie da się po prostu z czymś takim jak... Muszę się skupiać na jeździe. Jeszcze mam przeszkadzajki. W sensie te kryształy i... Czy... Nie wiem... Wizję po marihuanie. Ale no cóż. No ale próbuję się skupić i jednocześnie gadać, co nie jest dobre, co nie idzie w parze, że tak powiem. Ale no, staram się. I mam nadzieję, że mi się udaje. Oczywiście możecie mnie ocenić, czy mi się udaje, czy nie. A, udało mi się ten, którego nie udało mi się wcześniej, bo ja to powtarzałem i niestety musiałem przejść, żeby powtórzyć ten poziom, więc... No, wcześniej mi się nie udało tego kryształka zebrać. Ja tak właściwie to przed chwilą, bo dosłownie przed chwilą to przechodziłem. Jeszcze pomidor może to potwierdzić, bo przy nim to przechodziłem. Czy tak to mogę powiedzieć? O kurde, ale z rympam poliłem, nie zebrałem teraz dwóch. Okej, trzech, no i świetnie, no i wszystko zrąbałem, zarąbiście. Teraz... proszę się ze mnie śmiać w komentarzu. To jest teraz na miejscu. No co? O nie. Przepraszam. Zadławiłem się. O kurde. Pixel umiera na odcinku. No serio, gdyby wreszcie Ubisoft ogarnęło, to
Właściwie z tych minigierek można by zrobić świetnego Endless Runnera. Ja bym szczerze w niego grał. Wystarczy trochę oleju w głowie mieć. Żeby zrobić coś takiego. No i dziękuję bardzo, przeszedłem to 100%! Dziękuję bardzo. Więc tak, ludzie, to już będzie koniec tego odcinka. W następnym odcinku zajmiemy się... Świetnie. Pustynią Knarenów. Pani, szybko! Weź skacz albo coś! No, więc dzięki wam za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa!